szkole historia albo się lubi, albo nie, albo nie zna. Mława stawia duży nacisk na wiedzę o przeszłości. Lokalne uroczystości tego dowodzą. 17 stycznia świętowaliśmy rocznicę, przykrą rocznicę wydarzeń, które miały miejsce w przeddzień wyzwolenia Mławy w 1945 roku. Wtedy to niemieccy żołnierze, gestapowcy i strażnicy więzienni wywieźli na Kalkówkę więźniów, którzy byli osadzeni w lokalnym areszcie, w budynku, w którym w tej chwili mieści się siedziba Archiwum Państwowego Miasta Warszawy, oddział w Mławie, a także mieszkańców Mławy złapanych na ulicach miasta. Wszystkich wywieźli ciężarówkami na żwirownię Kalkówka i tam niestety zabili. Przez ograniczenia związane z epidemią miejskie obchody przy pomniku mauzoleum na Kalkówce nie odbyły się. Ofiary niemieckiego totalitaryzmu zostały upamiętnione symbolicznie, bez udziału mławian. Tak samo obchody wybuchu rocznicy powstania styczniowego. Najważniejszy i najdłuższy zryw patriotyczny w latach 1863-64 cały czas jest żywy w pamięci mieszkańców naszego miasta, między innymi ze względu na ekspozycje, które są w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, artefakty, które są tam przechowywane, pamiątki rodzinne. 22 stycznia przed południem burmistrz Mławy złoży wiązankę, zapali znicze na tablicy, która znajduje się u podnóża kopca usypanego przy Rondzie Niepodległości. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej przygotowało przy okazji uroczystego zebrania prezentację w formie filmu o bohaterach powstania styczniowego. Materiał jest do wglądu poprzez stronę muzeum.